Zacznę od paru informacji. A, z radością witamy dzisiaj naszych koordynatorów z Budowy Zdroju. Przy okazji zapraszamy do HWE Budowa Zdrój. Znajdziecie sobie telefon w spisie placówek i zborów. Cieszymy się, że jesteście z nami. Niech was Bóg błogosławi. Za tydzień dość nietypowy będzie ten czas wieczorny, sobotni, ponieważ będzie to, zależy jak liczyć, pierwszy czy drugi dzień konferencji młodzieżowej. No i młodzież będzie miała po prostu o 20 swój przekaz. Biorąc pod uwagę to, co działo się rok temu, no to może być bardzo ciekawie. A oni dojrzeli przez ten rok. Cóż jeszcze? A, dzień wcześniej, czyli w piątek. W piątek o 22:00. 22:00, tak. Mamy nocne rozmowy. I to będą rozmowy o Kościele. I spotkamy się w trójkę, trzech pastorów. Ja, pastor Ciesiłka i pastor Kurylas. No i porozmawiamy sobie o Kościele. Będzie można zadawać pytania, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to czy na YouTubie, czy na Facebooku będzie można zadawać pytania. Nie obiecuję, że na każde pytanie odpowiemy, bo niektóre są niestosowne, tak bym powiedział. A na jutro chcę zaprosić oczywiście tutaj na nabożeństwo na godzinę 10:00 i weźmy pod uwagę, że nas jest na tych nabożeństwach już coraz więcej. Jak chcemy mieć jakieś błogosławione miejsce, to trzeba przyjść wcześniej po prostu. I niech to nie będzie czas spóźnienia, ale czas wcześniejszej wizyty w kaplicy, a ja zapraszam na jutro warszawiaków i okolice do HWE Warszawa, ulica Dźwigowa 43, godzina 12:00. Tak sobie pomyślałem, że jakby ktoś się skończyło tak za 5:12, to może ktoś by przeniesiony został do Warszawy tam. Także zapraszam na 12:00, będę usługiwał tam jutro. Wszystkich zapraszamy. Wszystkich, którzy szukają Boga, szukają Kościoła. Wszystkich, którzy pragną zupełnie nowego życia. Złożyłem publiczną obietnicę, że nie odjadę, dopóki ze wszystkimi nie porozmawiam. Więc jak będzie trzeba, to będę siedział do 8:00 wieczorem, ale będę rozmawiał. Także spokojnie, wszyscy mogą przyjść. No dobrze, przejdźmy do Słowa Bożego, bo przecież ono jest najważniejsze. Przeczytam fragment, który przygotowałem jako wstęp. Pochodzi on z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 4 i jest znany. Od 16 do 17 te dwa wersety. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Ważny jest kontekst, żebyśmy zawsze pamiętali. On oczywiście nie determinuje wyjaśnienia, ale jest ważny. Jezus przyszedł do narodu wybranego. To nie był jakiś pogański naród, ale był to naród Izraela, naród, który miał prawo. Z tego narodu pochodzili prorocy, z tego narodu pochodzili wybitni królowie, tacy jak chociażby Dawid czy Salomon. Z tego narodu przyszedł także Mesjasz. Ten naród otrzymał wiele obietnic, a więc nie był to jakiś przypadkowy zlepek ludzi, ale był to naród, który otrzymał od Boga wiele błogosławieństw, wiele łask. I co czytamy? To powinno w nas wzbudzić zdumienie, co czytamy. Lud był pogrążony w mroku.
Jak to było możliwe? Przecież mieli Słowo Boże. Lud był pogrążony w mroku, w ciemności. I nagle zdarzyło się coś, co zmieniło bieg historii. Nie wiem, czy wiecie, że kiedy dzisiaj podajemy datę, to mówimy tam 1925 rok naszej ery. Ale wiecie, od kiedy tak mówimy? Od czasu rewolucji francuskiej. Natomiast zwykle podawało się datę od narodzenia Chrystusa, czy po Chrystusie. Przyjście Chrystusa zmieniło wszystko. Również dla tego narodu. Również dla tego narodu. I dlatego czytamy w tym samym wersecie, że ten lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. Na pewno zdarzyło nam się być w sytuacji, kiedy było ciemno i pragnęliśmy coś zobaczyć. Albo nam coś zgasło nagle, albo prąd zniknął, ktoś wyniósł wiatrze, albo nam światła w samochodzie wysiadły. Co zrobić, żeby było światło? Nic nas nie interesowało, tylko żeby było światło. Ponieważ światło pozwala zobaczyć rzeczywistość taką, jaką jest. Ludzie, którzy żyją w ciemności, a mówię o ludziach, którzy nie widzą, w jaki sposób poznają rzeczywistość? Dotykiem. Dotykają. To nie jest proste. Trzeba mieć spore doświadczenie, żeby poprzez dotyk zobaczyć. No, nam widzącym jest to w ogóle trudno zrozumieć. Ale czy oni naprawdę widzą? Nie. Pod wpływem tego, co dotkną, pracuje wyobraźnia i mają pewien obraz, który tak naprawdę jest obrazem w ciemności. I tak żyli ludzie tamtej religii. Oni dotykali czegoś, co było święte. Obcowali z tym. Przecież świątynia była prawdziwa. Kapłaństwo było prawdziwe, ofiary były prawdziwe. Słowo Boże było prawdziwe. Ale oni tylko tego dotykali. To nie było coś, co przeniknęło do ich wnętrz. Oni nawet nie wiedzieli, co mogą z tym zrobić, ponieważ byli ślepi. I nagle pojawiło się światło. Prolog Ewangelii Jana jest tutaj powalający. I jeżeli ktoś kocha Biblię, to powinien jak najczęściej ten prolog czytać, bo on mówi po prostu o tym, że przyszło światło. Światłość przyszła na świat. No to wszystko w porządku, prawda? Przyszła światłość, widzimy. No nie było to takie proste. Ponieważ Jezus zaczął przemawiać i zaczął od stwierdzenia, które jest, można powiedzieć, taką kwintesencją Jego przyjścia na ten świat. Zmieńcie swoje myślenie. Można powiedzieć, ale o co chodzi? Było ciemno, jest jasno. Widzimy. Ale nie rozumiemy. Niczego nie rozumiemy. Zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebios. Rzecz w tym, że człowiek tego świata jest w stanie pojąć rzeczy tego świata. To jest prawda. Poprzez nasze zmysły jesteśmy w stanie poznać rzeczywistość. Używając intelektu, co niestety jest coraz większą rzadkością, jesteśmy w stanie dojść do pewnych zdrowych wniosków. Ale co, jeśli pojawi się coś spoza tej rzeczywistości? Dlaczego wielu ludzi nie potrafi czytać Biblii? Nie chodzi o to, że nie znają liter, znają. Potrafią składać całe zdania. Potrafią przeczytać biegle to, co przeczytali, ale zapytajcie ich, czy rozumieją. Nie, nie rozumiemy, uczciwie powiedzą. Jak to nie rozumiecie? Czemu nie rozumiecie? Nie wiedzą, czemu nie rozumieją.
I często ci, którzy to pytanie zadają, też nie rozumieją, dlaczego oni nie rozumieją, nie potrafią tego wyjaśnić. A w czym rzecz? Biblia jest jedyną księgą na tym świecie, której treść nie pochodzi z tego świata. To nie są wypociny jakiegoś konkretnego człowieka. To nie jest scenariusz napisany przez jakiegoś autora. Bo gdyby tak było, potrafilibyśmy zrozumieć treść tej księgi bez zmrużenia oka. I bardzo łatwo byłoby nam poznać to słowo. I część ludzi powiedziałaby, no fajna książka, można przeczytać. Inni powiedzieliby, no takie nudy, właściwie nie wiadomo o co chodzi. No ale dużo głupich książek napisano, więc jedna mniej, jedna więcej. Ale ta księga nie pochodzi z tego świata. Treść tej księgi nie pochodzi z tego świata, dlatego wielu ludzi jej nie rozumie. To powinno być dla wielu ludzi istotną informacją, że mają do czynienia z czymś, co nie jest pochodzenia ludzkiego. Bo gdyby było pochodzenia ludzkiego, potrafiliby to nie tylko przeczytać, ale i zrozumieć. Jeśli chodzi o rzeczy, które nie pochodzą z tego świata, Jezus mówi, musisz zmienić swoje myślenie. Bo Królestwo Boże, które do ciebie przyszło, nie jest z tego świata i ty nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Idąc nieco dalej, tym razem do Ewangelii Jana, znajdujemy się w 3 rozdziale. I tam jest opisana ciekawa rozmowa. Nie będziemy jej całej przypominać, bo nie ma potrzeby. Ale jest ten fragment, który nas interesuje. Nikodem przychodzi do Jezusa. Ja przypominam wszystkie wątki tej wizyty. Interesuje mnie tylko jego wypowiedź, jego słowa mnie interesują. I kolokwializując nieco, powiem tak. Nikodem się odezwał takimi słowami. No, mamy z tobą kłopot. Cuda czynisz. I po wielu badaniach, wielu dyskusjach doszliśmy do wniosku, że tylko człowiek z nieba może takie rzeczy czynić. Ale nie rozumiemy, co ty głosisz. Nie potrafimy się do tego jakoś odnieść, nie potrafimy się z tym pogodzić. Obrażasz faryzeuszy? Lekceważysz uczonych w piśmie? Źle się zachowujesz w stosunku do kapłanów? Jesteś niegrzeczny? Jezus tak słuchał. Mówi, wiesz co, Nikodemie? Chyba nie porozmawiamy. Ale jak to? Ja tu przyszedłem po to, żeby porozumieć z tobą. Wysłano mnie do ciebie. A Jezus mówi, wiesz, jaki jest twój problem? Ty próbujesz zrozumieć rzeczy, które nie są rzeczami z tego świata, używając twojego, wydaje ci się, lotnego umysłu. Ty się musisz na nowo narodzić. No, to był strzał, którego się Nikodem nie spodziewał. Nie wiem, co on pomyślał, bo jego wypowiedź świadczy o tym, że chyba chciał zażartować. No jak mam wejść do łona matki, urodzić się? No, stary chłop, jak? O co chodzi? A Jezus powiedział, ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a takich rzeczy nie rozumiesz. Co było wyjaśnieniem, dlaczego ci, którzy uważali się za elitę intelektualno-religijną tego kraju, czuli się urażeni. Urażeni, że ktoś do nich mówi w taki sposób, w jaki nikt do nich kiedyś nie mówił. Oni byli nietykalni. Kiedy mamy do czynienia z rzeczami, które nie są z tego świata, to nasza ludzka logika nie ma nic do rzeczy. Wykształcenie, które posiadamy, może pomóc, ale najczęściej przeszkadza. Doświadczenie, którym dysponujemy, może pomóc, ale najczęściej przeszkadza. Zmień swoje myślenie, bo przybliżyło się do ciebie Królestwo Niebios. Do was się przybliżyło Królestwo Niebios.
Te słowa oczywiście padły, jak powiedzieliśmy, w pewnym kontekście, padły na początku służby Pana Jezusa. Ale czy nie są to słowa, które należy sobie wziąć głęboko do serca? I czy nie są to słowa, które powinny nas stawiać na nogi, na baczność każdego dnia? No bo jak to jest? Jeżeli żyjemy z Bogiem, to każdego dnia Bóg ingeruje w nasze życie, Bóg mówi do nas, Bóg chce nas prowadzić. A więc z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z czymś nadprzyrodzonym, z czymś, co nie pochodzi z tego świata. A więc za każdym razem musi być zweryfikowany nasz sposób myślenia. Zweryfikowane musi być nasze dotychczasowe doświadczenie. Wszystkie nasze umiejętności podlegają weryfikacji. Dlatego, że wszystko, czego się nauczyliśmy, tutaj czytaliśmy z trzeciego rozdziału od ósmego wersetu listu do Filipian, wszystko uznaję za gnój, za śmiecie. Kto tak powiedział? Paweł, wielki intelektualista, człowiek, który poprzez księgi, poprzez modlitwy, praktykę Starego Przymierza nie doszedł do poznania prawdy. Ale proste zwiastowanie Chrystusa, który go spotkał na pustyni, zmiażdżyło tego człowieka. Intelektualista spodziewa się dyskusji. On ma argumenty. Specjalista od religii spodziewa się religijnych argumentów. Ale nikt się nie spodziewał, że nagle padnie i zobaczy kogoś, kto nie istnieje. No bo jak? Dlaczego mnie prześladujesz? Panie, ale o co ci chodzi? Ja cię nie znam. Kto ty jesteś? Wszystkie doświadczenia, jakie Paweł posiadał, cała jego umiejętność poszła precz. To samo stało się z Nikodemem. I gdybyśmy przejrzeli sobie te najważniejsze postaci Nowego Testamentu, takich jak Piotr, Jan chociażby, no, niezwykli uczniowie Jezusa, ale czy oni zawsze byli tacy niezwykli? Piotr zawsze miał własne pomysły. Ale czy on miał złe pomysły? Przecież on chciał chronić Jezusa. Źle chciał? Panie, nie stanie się to. Panie, jak cię tam gdzieś poprowadzą, ja pierwszy będę z tobą. Czy on kłamał? Nie. Jego doświadczenie mówiło mu, że on tak zrobi. Bo to był mocny mężczyzna. Ale kiedy się zderzył z rzeczywistością, zbankrutował. Całkowicie. Cóż Jan powiedział razem ze swoim bratem Jakubem? Panie, Samarytanie nie chcą nas przenocować. Hotel przed nami zamknęli. Powiedzieli, że z Żydami nie będą rozmawiać. Spuśćmy ogień z nieba na nich. Co im Jezus powiedział? Że to jest niemożliwe? Nie. Powiedział im, słuchajcie, wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie wiecie tego. Nie rozumiecie. Nie macie pojęcia. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo ciągle jesteśmy na wstępie, żeśmy nie doszli do kazania. Mówię o tym dlatego, żebyśmy zrozumieli, że albo przynajmniej dali sobie szansę zrozumieć, że nasze doświadczenie religijno-duchowe, tak to nazwę, może nas bardzo oszukać. Możemy być po wielu latach studiowania Biblii, po wielu latach chodzenia na nabożeństwa, po wielu latach, to do katolików, pielgrzymek, jakichś niezwykłych wydarzeń, które związane są z waszym kościołem i nic nie wiem, nic nie rozumieć z Boga. Nic, a nic, kompletnie. Co jest najlepszym tego dowodem? No to, kiedy katolik zbliża się do Biblii, to nic nie wie.
mnóstwo ludzi do mnie, katolików, pisze. Dzisiaj miałem też świetną rozmowę z katoliczką, która zresztą chce się przeprowadzić do Bielska. No zobaczymy. Dla nich Słowo Boże jest czymś, czego nigdy nie czytali. A kiedy zaczynają je czytać, to w pierwszym momencie mówią wszyscy to samo. Ja tego nie rozumiem, o co tu chodzi w ogóle. Ale kiedy czytają, kiedy się modlą, żeby Bóg otwierał im oczy, to z kolei mówią, jak mogliśmy być w tym, czym byliśmy przez tyle lat. Jak ja tego nie widziałam. To jest niemożliwe. Mam takie proste pytanie. Pewnie wiecie, jak mnie znacie, jaka jest odpowiedź. Co się stało w marcu 2020 roku? Z Kościołem, co się stało? Kościół zniknął. Nagle 98% zborów się zamknęło. Ludzie po prostu w przerażeniu uciekli. A były nawet takie sytuacje, kiedy biskupi, no na pewno jeden biskup, rozkazywał zamykać kościoły. Chociaż nawet wierni tego nie chcieli. Co się stało? No zaraza, panie, pandemia. Straszne rzeczy. Stosy trupów na ulicach. Było tak? Ja tam żadnego stosu nie widziałem. Jak już, to może gdzieś zbierali drewienka, żeby mnie spalić, ale innego stosu nie widziałem. Czy ktoś się opamiętał nagle? Nie. Niektóre kościoły po dziś dzień są zamknięte, tylko są na złomie, czyli na Zoomie. Jakieś tam ilość kościołów się w ogóle zamknęła, zlikwidowała się. Ale co się stało? To jest ważne pytanie. Co się stało? Bo twierdzenie, że choroba, no jest co najmniej śmieszne, to niepoważne stwierdzenie. Ja wam powiem, co się stało. Ludzie, okazało się, że nie znają Boga. Ludzie, którzy uważali się za wierzących, czyli tacy zwykli zborownicy, starsi z kościołów, diakoni, pastorzy, prezbiterzy, biskupi. Biorąc pod uwagę Kościół katolicki, to jeszcze kardynałowie dochodzą i jeszcze Franek dochodzi, bo trudno go papieżem nazwać, to jest wesołek jakiś. To ci ludzie, przecież oni całe życie służyli Bogu, tak? Całe życie to robili. To można powiedzieć, że to byli zawodowi wierzący. I co się stało? Wiary zabrakło, czy jak? O co chodzi w ogóle? Czyli okazuje się, że oni czytali Biblię, ale jej nie rozumieli. Ci ludzie nie rozumieli Biblii. Oni nie zrozumieli, co tam jest napisane w ogóle. A co jest napisane w Biblii? W Biblii jest napisane, że jest jeden Pan. Pan ludzi, Pan Słońca, Pan Księżyca, Pan wirusa, Pan świrusa. Jest jeden Pan. I jeżeli On na coś nie wyrazi zgody, to nic się stać nie może. Nic. Czy jesteśmy w stanie z Nim się zmierzyć i jeżeli On na przykład zechce, żebyś złożył ofiarę ze swojego życia, bo On potrzebuje twojej krwi męczeńskiej, to ty się z Nim chcesz zmierzyć i powiedzieć, nie, 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 to wybierz sobie kogoś innego. Czy tak rozumiemy naszego Boga? Czy tak rozumieli naszego Boga nasi bracia, nasze siostry, którzy na arenach rzymskich umierali, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, krzyżowani, paleni żywcem na tych krzyżach? Czy tak oni rozumieli swoje chrześcijaństwo, swoje uczniostwo w Jezusie? Ilu chrześcijan w Polsce zmarło z powodu COVID-a? No, 5? 10?
to jest powód, dla którego należało zamknąć wszystkie kościoły? A ilu chrześcijan umrze wtedy, kiedy trzeba będzie złożyć świadectwo ze swojej wiary? Też 5, 10? Bo reszta ucieknie? Dlaczego uciekliście? Mówię ście, bo ja nie uciekłem. Ani nasz zbór nie uciekł. Dlaczego uciekliście? Dlatego, że nie znacie Boga. Dlatego, że nie wiecie, i tu była dzisiaj mowa o tym, że Bóg jest tak blisko, że się już nie da bliżej, a jeżeli jest tak blisko, że się bliżej nie da, to nikomu z nas nic złego stać się nie może. Nawet jeśli byś umarł, to On na to wyraził zgodę. Jeśli On na to wyrazi zgodę, znaczy, że oddałeś chwałę Bogu. Pamiętam, jak w Grecji miałem spotkanie z pastorem. Ja nie pamiętam, jak się ten kościół nazywał. Tak wstępnie rozmawialiśmy. On dowiedział się od ludzi, u których byłem, znaczy z którymi tam byłem blisko w Grecji, że jestem pastorem, no i chciał się tam dowiedzieć, jak to tam u nas ta pandemia i w ogóle te wszystkie straszne rzeczy. No i zaczął mu opowiadać. I on tak patrzył na mnie, oczy miał takie okrągłe coraz bardziej i mówi, że to jest niemożliwe. Mówi, ale co jest niemożliwe? No to jest niemożliwe, co ty mi opowiadasz. Ale co konkretnie jest niemożliwe? No przecież jest pandemia, no to trzeba uciec, zamknąć kościoły, troszczyć się o ludzi, ale jak tu nowe kościoły zakładać? Przecież to jest niemożliwe. On tego nie rozumiał. On naprawdę chciał to zrozumieć, bo to nie był jakiś zły człowiek, to nie był jakiś złośliwy człowiek, to nie był jakiś staruszek, to nie był ktoś, kto ledwo, że tak powiem, żył, ale w pełni sił mężczyzna, około 40-letni. I ten człowiek nie potrafił zrozumieć tego, co zdarzyło się u nas w HWE. Czemu nie potrafił zrozumieć? Jak teraz powiem, że dlatego, że nie zna Boga, to niektórzy pomyślą, no ale nie wolno tak oceniać ludzi. Wręcz odwrotnie, wolno nam oceniać ludzi. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Nie wolno nam tylko rozpoczynać przewodu sądowego nad ludźmi, nie wolno nam ludzi skazywać, bo to nie jest nasza domena w ogóle. Ale oceniać jak najbardziej. Oceniać oczywiście tylko w jednym celu, ażeby tych ludzi ratować. Dzisiaj, kiedy żyjemy w bardzo konkretnej sytuacji, można powiedzieć, część kościołów postanowiła, że będzie polowymi wstrzykiwaczami badziewia, a niewielka część nadal pracuje i służy dla Chrystusa. Ci pierwsi nie rozumieją, że to, co robią, to jest zbrodnia tak naprawdę i jedno wielkie oszustwo. A dlaczego nie rozumieją? Dlaczego nie rozumieją? Z prostej przyczyny. I wcale nie obawiam się tego powiedzieć. Nie znają Boga. Nie znają Boga. Nie wiedzą, kim jest Bóg. Nic nie wiedzą o Bogu. A przez dziesiątki lat decydowali o polskim chrześcijaństwie. Ewangelicznym, ewangelikalnym może bardziej. Nic nie zmieni się w twoim życiu. Jeżeli dzisiaj słuchasz tego, to nic nie zmieni się w twoim życiu, jeżeli nie zmienisz swojego myślenia. To jest klucz do duchowego życia
do społeczności z Chrystusem. Bez zmiany myślenia nie ma w życiu człowieka żadnych zmian. Ktoś powie, hola, hola, zbawienie z łaski. Ale my nie rozmawiamy o zbawieniu. Zbawienie jest z łaski, to prawda. I nic tego nie zmieni. Nikt, kto żyje bez Boga, z dnia na dzień nie dojdzie do wniosku, że trzeba żyć z Bogiem, bo to jest absurd jakiś. Nawet gdyby miał taką możliwość, to on nie wie, że może taka zmiana nastąpić. Więc dopóki Bóg cię nie dotknie, dopóki Bóg nie złamie twojego serca, dopóki Bóg nie przyprowadzi cię do pokuty, do wyznania grzechów i dopóki Bóg cię nie zbawi, nie możemy rozmawiać o życiu z Bogiem. Musisz przyjść przed Boże oblicze. Jezus powiedział wyraźnie, jeśli ktoś przyjdzie do mnie, ja go nie wyrzucę precz. Jeśli przychodzisz do Jezusa, to dlatego, że On już w tobie rozpoczął swoje dzieło. Ale co dzieje się potem? Co dzieje się w dniu, w którym doznałeś zbawienia? Co wtedy się dzieje? Czy to jest wszystko? Czy już nic więcej nie można otrzymać? Wielu powie, ale no cóż można więcej otrzymać? Przecież zbawienie to jest wszystko, tak? To dlaczego tak wielu chrześcijan żyje tak, jakby nigdy Boga nie znali? Jak to jest możliwe? Skoro wszystko otrzymaliście, to o co chodzi? Rzecz w tym, że zbawienie to jest tak naprawdę wprowadzenie człowieka do Królestwa Bożego. I uważajcie. Nie wiem, czy ludzie chodzą do muzeum. Ja czasami chodzę. Jak wchodzisz do muzeum, to pierwsza rzecz, no musi być dobre muzeum, nie jakieś tam muzeum garków jakieś, tylko prawdziwe muzeum. Wchodzisz do muzeum, jesteś zachwycony, ale nic z tego nie wiesz. Musisz podejść do eksponatu, przeczytać, dowiedzieć się czegoś, podejść do następnego, później zaczynasz łączyć te fakty i wychodzisz po kilku godzinach zachwycony tym, co zobaczyłeś. Kiedy wchodzisz do Królestwa Bożego, dowiadujesz się, że masz życie wieczne. Aha, fajnie. A co to jest? To znaczy, że nigdy nie umrę. Ale umrę przecież. O co chodzi? Już pierwszej rzeczy nie rozumiesz. Wiecie, jak wielu chrześcijan mówi, że życie wieczne to jest po śmierci? Popełniając podstawowy błąd. Bo w momencie, kiedy oni myślą tak, że jak ktoś człowiek umrze, to dopiero się zacznie życie wieczne. Takie myślenie odgradza nas od mnóstwa błogosławieństw. Ale tego nie wiesz, dlatego że wystarczyło ci zbawienie, które notabene tak naprawdę nie wiadomo, czy masz, czy go nie masz, bo ludzie, którzy powołują się na zbawienie, oj, czasami, że tak powiem, dość dziwacznie się zachowują. O, to jest dobre. List do Efezjan, rozdział pierwszy, mówi nam o bogactwie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Ja w takich sytuacjach zawsze pytam o jedną rzecz. Jesteś zbawiony? Tak, jestem zbawiony. Jesteś w Królestwie Bożym? Tak, jestem w Królestwie Bożym. A czy wiesz, że jesteś dziedzicem Królestwa? Tak, wiem, Biblia o tym mówi. Fajnie. To powiedz mi, co wczoraj z tego Królestwa wziąłeś? No ale no jak to tak wczoraj? A to przepraszam, to dzisiaj powiedz. Godzinę temu. Co wziąłeś? No przecież nie jesteś w Królestwie, prawda? Zostały ci otwarte drzwi do dziedzictwa. To co, chodzisz z rękami w kieszeniach, mówisz tego nie, tego nie, tego nie. A co to takie badziewie? Tego nie, tego nie. Tak robisz? No chyba nikt tak nie robi. Ponieważ każda rzecz, każda rzeczywistość, którą spotykamy, jest zaskakująca i zdumiewająca. Oto czytam Słowo Boże, dowiaduję się, że ja nie grzeszę. Jak nie grzeszę? Jak grzeszę? Skoro grzeszę, to jak nie grzeszę? I wejście do internetu, zobaczycie, jak się tam obijają. Jeden cepem, drugi pałą, bo każdy wie lepiej. A żaden z nich, żaden z tych zawodników nigdy nie wyszedł poza fakt zbawienia. Nie rozumieją Boga,
nie rozumieją Słowa Bożego, nie znają Boga, wydaje im się, że znają Boga. Człowiek, który mówi, że zna Boga, a bierze się pierwszy do bitki, nie zna Boga. Ponieważ ktoś, kto zna Boga, nie musi się bić. A wiecie dlaczego? Bo Biblia mówi, że Pan Bóg za mnie walczy. No to po co ja się mam bić? Wyobrażacie sobie, jakie ja mam możliwości wobec możliwości, jakie ma Bóg? Wystarczy, że Ojca poproszę. Jak Ojciec powie, słuchaj, potrzebuję Twojej krwi. Dobrze, tato, niech się dzieje. Ale w większości przypadków dzieją się rzeczy, które są zdumiewające. Pamiętam taką historię. Zrobiła na mnie spore wrażenie. To była historia na początku mojego chodzenia z Bogiem. Czytałem książkę, ale nie pamiętam, jakiegoś misjonarza. I oni pracowali na terenie, gdzie, no, że tak powiem, zaszli za skórę wielu wodzom plemiennym, wielu czarownikom. Wielu ludzi zostało zbawionych, no i tamci tracili władzę. I któregoś dnia okazało się, że przeciwko mężowi, żonie i kilkoro ich dzieciom wyruszyła, no, prawdziwa armia, tysiące wojowników. Otoczyli dom i ci zaczęli się modlić. No bo cóż mieli zrobić? Nawet gdyby tam się udało kilku zabić, no to nic by z tego nie było. Mieli zamknięte oczy, tak to opisywali, i kiedy oto otworzyli, nie było nikogo. Nic z tego nie rozumieli. Rano przyszli do nich wierzący i mówią, skądżeście wzięli tych wszystkich tutaj ludzi, którzy byli razem z wami? Ale jakich ludzi? Nikogo nie było. Okazało się, że kiedy zaczęli się modlić, to tym wszystkim, tym otaczającym to miejsce ludziom ukazał się ogromny tłum uzbrojonych ludzi. Doszli do wniosku, że nie wygrają tej potyczki, no i wycofali się. To się tak zdarzyło tylko w XX wieku? A pamiętacie, co Słowo Boże mówi? Jak często Bóg ingerował w potyczki Izraela? Jak często działy się cuda, kiedy wydawało się, że Izrael nie ma szansy żadnej? A dlaczego dzisiaj tak być nie może? No, niestety reformowani, których lubię, powiedzą, że już cudów nie ma. Nie ma cudu, trzeba sobie dawać radę samemu. No dobra. Inni powiedzą, że no tam cuda cudami, ale życie życiem. A jeszcze inni mówią tak, Biblia Biblią, ale trzeba jakoś żyć. No dobra, wszyscy to są chrześcijanie. To jak wy wszyscy chcecie znać Boga? W jaki sposób chcecie Boga znać? Jako kogo? Jako kogoś niedostępnego, jakiegoś suwerena, który łaskawie czasami rzuci okiem i tam zobaczy, czy się te jego dzieci zachowują jakoś sensownie? To po co ta Biblia jest w ogóle zapisana? Dlaczego Jezus mówi, będę z wami aż do skończenia świata? Po co to wszystko? Dlaczego Biblia obiecuje, że ci, którzy do Niego należą, nie będą grzeszyć? Dlaczego obiecuje, że będą mieli życie wieczne? Dlaczego nakazuje Jezus swoim uczniom, aby szli, głosili Ewangelię i zakładali nowe kościoły? Dlaczego im to nakazuje, skoro się nie da? Nie da się po prostu. Panie, nie da się. Czemu się nie da? No bo się nie da, bo jest pandemia. Nie da się. Czasami sobie myślę, że gdyby Noe żył w naszych czasach, i gdyby mu Bóg kazał zbudować arkę, to on by tej arki nigdy nie zbudował. Bo zanim by wszystkie pozwolenia zyskał, to po to by przyszedł. Dlatego Bóg wszystko czyni we właściwym czasie. Wszystko czyni we właściwym czasie. Dzisiaj jest właściwy czas, aby
Kościół pokazał swoje prawdziwe oblicze. To dzisiaj jest ten czas. Jutro już nie będzie tego czasu. Dzisiaj okazuje się, kto kim jest. Kto kim jest? Kim jesteś, skoro słuchasz nas dzisiaj, jesteś z nami. Mam wyłączony telefon, bo coś mi tam się popsuło. Nie wiem, ilu nas jest, ale jest nas na pewno sporo. Skoro nas słuchasz, to kim jesteś? Sam sobie odpowiedz, nam nie musisz tego mówić. Czy jesteś sługą Chrystusa? Jeśli jesteś sługą Chrystusa, to na jakiej podstawie tak twierdzisz? Bo tak uważasz? Wybacz, ale to, co ty uważasz, nikogo nie obchodzi. Jeżeli jesteś sługą Chrystusa, to to cię obowiązuje. A co tu jest na przykład napisane? A tu jest napisane, że masz być posłuszny swojemu Zbawicielowi. Jesteś posłuszny? Czy zawsze jesteś posłuszny? Czy w każdej sprawie jesteś posłuszny? Czy wybierasz sobie takie dziedziny, w których łatwo ci być posłusznym, ale takie, w których nie bardzo, to tak mrugasz okiem i mówisz, przecież zbawiony jestem. Nie. To ty nie znasz Boga, nie masz pojęcia o Bogu. Nic, a nic. Tobie się tylko wydaje, że jesteś wierzącym człowiekiem. Dlaczego dzisiaj Kościół wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego dzisiaj Kościół przeżywa tak straszne chwile? Zanim odpowiem, to jeszcze powiem jedną rzecz. Jeżeli nie zmienimy swojego myślenia, jeśli swojego myślenia nie zmienią zborownicy, nie zmienią starsi kościołów, pastorzy, biskupi, prezbiterzy, to za 20-30 lat, jeśli tyle oczywiście jeszcze świat potrwa, tych kościołów, tych denominacji, które dzisiaj istnieją, prawie nie będzie. Możecie to zapisać. I możecie mi za 20-30 lat powiedzieć, że jestem fałszywym prorokiem, jeżeli się pomyliłem. Ale wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Dlaczego? Bo ludzie pomimo tego, co się stało, pomimo tej tragedii, która dotknęła Kościół 1,5 roku temu, nie zmienili swojego myślenia. Ci, którzy zmienili swoje myślenie, albo zakładają kościoły i wcale to nie jest tylko HWE, albo nigdy ich nie zamknęli, albo znaleźli swoje miejsce w innych zborach. Ale pozostałe zbory ledwo zipią. Wczoraj rozmawiałem z jednym z naszych koordynatorów, który był na takim spotkaniu przebudzeniowym, nieważne gdzie to było. Było tam kilkudziesięciu przedstawicieli różnych zborów. I na końcu go zapytałem, powiedz mi, ile osób tam się nawróciło, ile, bo to minęło już ze 2-3 miesiące jakoś od tego czasu, ile nowych zborów powstało po tym wydarzeniu? Nic. To znaczy, żeby nie być gołosłownym, nas tam nie było, ale nasze zbory tam powstały na tym terenie, tylko i wyłącznie. Żadnych innych zborów, żadne inne zbory nie powstały. Ja zadaję pytanie, dlaczego? Dlaczego? To po co było to spotkanie? Po to, żeby, nie wiem, poskakać, poszaleć, spotkać się przy kawie, herbacie? Po co to było? To jest dowód na to, że nie zmieniło się myślenie ludzi. Kościół funkcjonuje tak, jakby nic się nie stało. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu, kiedy miałem taki przywilej, aby być na takim kursie rocznym biblijnym. Bardzo to było fajne. Zaskoczył mnie pewien wykładowca takim stwierdzeniem, że kiedy Jezus przyjdzie po swój kościół i zabierze swój kościół, to większość instytucji Kościoła nadal będzie pracowała tak, jakby nic się nie stało. Ja sobie wtedy pomyślałem, no jak to jest możliwe? No, co on to gada? Wiecie, on był o 30 lat mądrzejszy ode mnie. Bo dzisiaj jestem skłonny pomyśleć dokładnie tak samo. I teraz odpowiedź na pytanie,
którą obiecałem. Dlaczego kościoły nie zmieniły swojego myślenia? To jest podstawowa przyczyna, bo kościoły nie uwierzyły Słowu Bożemu. Dzisiaj ludzie nadal nie wierzą Słowu Bożemu. Dzisiaj ludzie nadal wierzą w teologię. A to teologię taką, a to siaką, bo w tej teologii wszystko mają poukładane. Ale pamiętajcie, że nie każda teologia ma bardzo mocne podstawy biblijne. Czasami się wydaje, że ma. Jest teologia dogmatyczna, ale to nie jest teologia konfesyjna. Teologia dogmatyczna, ona po prostu porządkuje to, co Biblia nam objawia. I to taką teologię my również uprawiamy i Bogu jesteśmy wdzięczni za to, że przez wieki byli ludzie, którzy dostrzegali pewne prawdy biblijne, które się nie zmieniają. Ale te teologie konfesyjne, wyznaniowe, one niestety bardzo często daleko odchodzą od Słowa Bożego. Katolikom, których bardzo kocham i którym służę przede wszystkim, chcę powiedzieć tak. Wam mówią, że to jest wasz, że ten wasz Kościół to jest jedyny prawdziwy i był od początku. Wystarczy przestać się lenić i wziąć do ręki historię Kościoła. A przekonacie się, że jeżeli już, to taki tytuł bardziej należy się Kościołom Wschodnim. Dlatego, że od samego początku więcej wierzących było na Wschodzie niż na Zachodzie. Co ciekawe, o tym niewiele się u nas mówi, ale jeżeli ktoś obserwuje życie Kościoła, to może to zobaczyć. Grecy mają swój Kościół prawosławny, tam katolikos stoi na czele tego Kościoła. Wiecie, jak on miał przemowę niedawno na temat koronawirusa i lockdownów? No, to podejrzewam, że chyba w Polsce by go aresztowali. Tak przyłożył rządowi, mówił prawdę na podstawie Biblii. Wielu prawosławnych biskupów i księży jest o wiele bliżej Boga niż się nam wydaje, a na pewno o wiele bliżej niż katoliccy. Więc nie myślcie, że ten wasz Kościół to jest jedyny i prawdziwy, bo nie jest ani jedyny, ani prawdziwy. Jak możecie, to uciekajcie stamtąd. Póki możecie, bo i tak wam się to zawali na głowę. Za niedługo już. Nawet nie wiecie, bo nie czytacie, nie słuchacie i nie wierzycie we wieści, które dochodzą. Co przygotował wasz Franciszek na najbliższe miesiące? Oj, będzie zabawa. No ale to wasza zabawa. Jeśli nie zmienicie swojego myślenia, to pójdziecie na śmierć. Protestanci bardzo mnie nie lubią, chociaż ja ich kocham. Ale ja im mówię prawdę, a oni tego nie lubią. No bo skoro są zbawieni, to co im ktoś będzie gadał prawdę? Jeżeli nie zmienicie swojego myślenia, to będziecie siedzieć do końca życia w swoich bunkrach, w swoich mieszkankach i będziecie przeklinali swój los. No bo przecież nie tak wygląda życie z Bogiem, prawda? Pamiętacie dwóch uczniów Pana Jezusa, którzy wędrowali sobie drogą. Już po Jego śmierci. Szli do miasteczka Emaus i Jezus się do nich przyłączył. Co powinni zrobić? No, Panie, co jest? Skąd się wziąłeś, nie? Oni w ogóle nie zauważyli, że to Jezus. Dyskutowali. Nie będę opowiadał całej historii, ale najlepsze jest to. Jaki macie problem? Bo myśmy się spodziewali. Czyli myśmy myśleli, że. I nie ma innego scenariusza. Oni mieli swoje własne wyobrażenia
o tym, jak powinna wyglądać służba Mesjasza i jak się to powinno zakończyć. I nie ma możliwości, żeby mogło odbyć się to inaczej. Co nam to przypomina? To nam przypomina sytuację, w której rozmawiamy z człowiekiem przedstawiającym się jako wierzący, a on mówi, nie, nie, to tak nie może być. A dlaczego? Bo my wierzymy, że. Czyli my myślimy, my wyobrażamy sobie, że. Czy ktoś z nas wyobrażał sobie kiedyś koronawirusa? No może ktoś wyobrażał sobie, a nie. A użyto takiego coś, no bo nie wiadomo jak to nazwać, żeby uderzyć w Kościół. Oczywiście wielu wierzących mówi, nie, to żaden tam uderzenie w Kościół. No pewnie, że nie. Uderzono w Kościół, bo Kościół jest ostatnim bastionem wolności. Ostatnim bastionem prawdy. Jeżeli uda się zlikwidować Kościół, świat jest stracony. Wiem, że się nie uda, bo Jezus tak powiedział. Ale to oznacza tylko, że uderzenia w Kościół będą cały czas. Ja pamiętam, może już ktoś zapomniał. 5 osób na nabożeństwie, ale 1000 w sferze. I komu to przeszkadzało? W kościele się zarażasz, w domu handlowym się nie zarażasz. No, taka logika tego świrusa. To nie było uderzenie w Kościół, a w co? Kto się przejął, to się przejął. Myśmy wykorzystywali prawo, które w Polsce obowiązywało i było nas 100. Jakim cudem? No cud. 5 na nabożeństwo, 95 usługiwało. Zgodnie z prawem. A zgodnie z prawem w tej chwili jesteśmy jeszcze dalej. Bo zgodnie z prawem osoby duchowne się mogą spotykać bez ograniczeń. A my się spotykamy jako osoby duchowne, bo taki mamy statut, jako jedyny kościół w Polsce. Kto to wiedział kiedyś? Statut był zalegalizowany. Nikt nie pomyślał o tym. Osoby duchowne. Policja może przyjść, powiedzieć, kto tu jest duchowny? Wszyscy. No nie, to niemożliwe, proszę statut. Koniec rozmowy. Wszyscy duchowni. A dlaczego żeśmy to robili? Bo się nie baliśmy. Bo się nie baliśmy. Wiecie, co mi pewien człowiek napisał? Że mnie tak łatwo mówić, ponieważ ja się nie bałem. Ludzie, no przecież to są jakieś żarty. A inny mi napisał, łatwo pastorowi tak mówić, bo pastorowi Bóg obiecał, że pastor nie zaoruje. No ale moment. Ja zanim usłyszałem obietnicę od Boga, też powiem z Panem Bogiem sobie porozmawiałem. Każdy mógł to zrobić. Każdy mógł to zrobić. Przez 16 miesięcy opiekowałem się starszymi ludźmi, bardzo starszymi. Żaden z nich nie był zaszczepiony, żaden nie miał maseczki, ja nie zaszczepiony, ja bez maseczki, bez dystansu. No oczywiście myję ręce od zawsze, no tak miałem. Może ktoś nie mył nigdy rąk, to się nauczył wreszcie. I żaden nie zmarł na COVID-a, żaden nie zachorował na COVID-a. A trzeba było lekarza, test, zawsze 0, 0, 0. Nigdy nic. Proste pytanie, no gdzie jest ten wirus? Pewnie tam, gdzie się zbliża Andrzej, tam ucieka. Proszę bardzo, może tak być. Mnie to nie przeszkadza. Zmieńcie swoje myślenie, ludzie, bo zginiecie. Nie pozostanie po was nawet ślad. Kiedy 1,5 roku temu mówiłem o tym, ostrzegałem, to pewnie się niektórzy śmiali. Ale ja już wiem o kilkunastu zamkniętych kościołach. Zamkniętych, zlikwidowanych. Już nie jest do śmiechu tym ludziom. Czy my musimy tak skończyć? My, czyli jako Kościół, mówię o całym Kościele Jezusa. Nie, nie musimy. Ale musimy zmienić swoje myślenie. Nieważne, co sobie wyobrażamy.
Nie ważne, czego się spodziewamy. Ważne jest, co jest tutaj i teraz. I ważne jest, co Bóg nam obiecuje. A Bóg nam obiecuje, jestem z wami. Jestem z wami. Nie bójcie się. Nie lękajcie się, jestem z wami. Komu mam wierzyć? Szamanowi Niedzielskiemu czy Panu Bogu? Komu mam wierzyć? Który z nich jest prawdomówny? Bo ja uważam, że Bóg. I tylko Bóg. A reszta? Reszta się zmienia. Dzisiaj człowiek mówi to, jutro mówi tamto. Zobaczycie niedługo, jakie niesamowite wieści nam przedstawią, że to było po prostu pomyłka, że ktoś źle odczytał i takie tam, no bo jakoś trzeba będzie wyjść z tego. Jakoś trzeba będzie wycofać się rakiem z tego. Mamy sporo przyjaciół w Izraelu. Jedna z tych rodzin chce się przenieść do Bielska. Nie wiem, czy Bielsko jest w stanie wchłonąć to wszystko. Naprawdę tam jest tragedia. Ta pani pracuje w Yad Vashem, jak ktoś wie. No to jest taki polski IPN, ale o wiele wyżej stojący. Instytucja ogólnoświatowa. Ona się nie zaszczepiła. To ich do baraków wsadzili, wyrzucili ich poza w ogóle budynek. Nie mogą wchodzić do budynku głównego, bo zarażają. Prawda jest taka, że zarażają tylko zaszczepieni. 4/5 ludzi, którzy leżą w szpitalach, to są ludzie, którzy są po szczepionkach. 4/5 zakażonych to są ludzie po szczepionkach. A jeszcze kilka tygodni temu, jakieś 1,5 miesiąca temu, Izrael się cieszył, że załatwił sprawę koronawirusa. Pewnie pamiętacie te zdjęcia i pamiętacie, jak polska telewizja to pokazywała. Już nic nie pokazują. No bo co mają powiedzieć? Tam jest 70% ludzi zaszczepionych. To już nie są żarty. Dopóki ufamy ludziom, to jesteśmy przegrani. Jeśli ufamy Bogu, jesteśmy zwycięzcami. Tutaj przez 1,5 roku byliście świadkami, większość z nas tutaj. Przewinęło się 1000 ludzi. Może nawet więcej jak 1000, może 11 000, nie wiem. Ilu z nas zmarło? 0. Ilu z nas ciężko przechorowało? 0. Ilu z nas lekko przechorowało? 1. Ilu z nas miało takie jakieś tam, no nie wiem, oznaki zakażenia, powiedzmy. Ktoś tam nie czuł, czy ktoś tam nie smiał smaku. No kilkanaście osób może. Takie 2-3 dniówki. To jest ta straszna choroba? No kogo tu chcą oszukać? Zmieńcie swoje myślenie, bo wpadliście ludzie do głębokiej dziury. I to się dla was wszystkich źle skończy. To się skończy tragedią. Ale w tym całej tej sytuacji pojawiło się też życie i o tym warto pamiętać. Pojawiło się życie w postaci wielu nowych kościołów, wielu ludzi. Pojawiło się życie w kościele katolickim. To jest dopiero niesamowite. Ja bym nigdy nie przypuszczał, że to się może stać właśnie w taki sposób, ale stało się. I ci ludzie do mnie piszą i mówią, no nigdy żeśmy się nie spodziewali, że komunia przez ekran, że spowiedź przez ekran, że no nie wiem, co tam jeszcze, jakie tam jeszcze rzeczy się dzieją. Adoracja jakaś tam przez ekran. Nawet niektórzy wymyślili pielgrzymkę przez ekran. No to jest dopiero... No, ludzka wyobraźnia jest nieograniczona. I ci katolicy, ci, którzy byli katolikami prawdziwymi, pomyśleli sobie w wielu przypadkach, co to jest. To skoro ja to samo mam mieć w domu, co miałem kiedyś tam, to widocznie w ogóle nie jest prawdziwe. I zaczęli się rozglądać, zaczęli szukać. Przez ten 1,5 roku myśmy w HWO chrzcili około 700 osób. Jako kościół, który dopiero zaczyna w ogóle, to jest jakaś abstrakcyjna dla nas liczba.
Może zaniżyłem, bo na pewno nie zawyżyłem. Może nieco zaniżyłem tą liczbę. Ale to jest coś niesamowitego. To są głównie katolicy. No, znaleźli się oczywiście również luteranie, ale to tylko z naszego terenu. Ale są głównie katolicy. No bo nie ma innych. Chyba, że ateiści. No ale ateista też był kiedyś katolikiem. Życie się pojawiło i to życie naprawdę zmienia nasz kraj. Nie wierzcie, że jutro będzie gorzej. Nie, jutro będzie lepiej. Jutro będą kolejne kościoły, jutro będą kolejni zbawieni ludzie. Jutro będą kolejne osoby, które będą przystępowały do chrztu. Dlatego, że Bóg jest ciągle Bogiem łaskawym. Ciągle jest Bogiem przebaczającym. Ciągle jest Bogiem zwycięstwa. To nie jest Bóg przegrany. I ty, jeśli jesteś z Bogiem, to nie jesteś przegrany. Nie jesteś przegrany. Jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Nie bójmy się żyć z Chrystusem, żyć dla Chrystusa, wierzyć Chrystusowi. Gdyby mnie w więzieniu zamknęli, to wiecie co postanowiłem? Że w więzieniu otworzę Kościół. To chyba mnie już stamtąd wyrzucą wtedy, no bo mam zamiar do tego Kościoła również strażników wciągnąć. A co mam robić? Dopóki jestem na tym świecie, dopóty będę głosił Ewangelię i dopóty jestem na tym świecie, będę zakładał zbory. Bo nic innego tu nie mam do roboty. Co mam się dorabiać? Co mam chcieć w moim wieku? Mam piękną, wspaniałą żonę, co mam jeszcze chcieć? Lepszego domu, a po co mi lepszy dom? Mogę iść na gorszy, jeżeli będzie trzeba, nie ma problemu. Nawet na auto nie musiałem zarabiać, bo dostałem w prezencie. No to o co chodzi? Co mam robić? To Bóg sam mi pokazuje, co mam robić. Przecież możemy to samo robić wszyscy. Razem możemy to zrobić. Nieważne, w jakim jesteś kościele. Chłopie, babo, jak my tu górale mówimy, no bierze się w sobie, zaufaj Bogu i zacznij pracować dla Chrystusa. Zacznijcie zakładać nowe zbory. A jak ich założymy już 50 tysięcy, to cóż, no to wygramy wybory, no i tyle. No. I odwołamy COVID-a. Tak jak w Teksasie odwołali COVID-a. Wiecie, to jest fajne, nie? Choroba była do niedzieli. Od poniedziałku odwołali. I nie ma choroby. I nie ma. To jest najlepsze, że nie ma. Jak to jest możliwe? No z Bogiem wszystko jest możliwe. Na co? Jeżeli Bóg pobłogosławi, że nie ma choroby, to nie ma choroby. No i tyle. Nie bójcie się, ludzie, wreszcie. Zacznijcie ufać Bogu. I zmieńcie to swoje myślenie, które jest myśleniem tak naprawdę pogańskim. Bo poganie myślą źle. Chrześcijanie myślą dobrze. Pozytywnie myślą. Radośnie myślą. Jak spotykacie wierzących ludzi na ulicy i pytacie, co tam słychać? Co mówią? Panie, wczoraj dwa kościoły założyłem. Tak? Mówią, no stara bida, pastorze, no. Jakoś leci. To po co, żeś się chłopie nawracał? Jak się nie nawróciłeś, też ci jakoś leciało. Stara bida była zawsze. No to po co? Ja bym się nie nawrócił. Po co mi taki Bóg? Do czego? Który nic nie może, niczego nie potrafi, nie ochroni mnie, nie pomnoży mnie, nie zadba o mnie. To po co mi taki Bóg, ludzie? To ja już wiem, dlaczego wy lgniecie do tych figurek i tych obrazków. No bo to jest taki Bóg, który nic nie pomoże. A jak się wkurzycie, to do ognia i drugiego sobie wystrugamy. Świętego jakiegoś tam, Walenciaka czy innego. Bo Walenty już nie zdziałał tego, co powinien. Śmiejemy się, prawda? No ale to z siebie się śmiejemy. Zrozumcie to, ludzie, z siebie się śmiejcie. Z Boga się nie ma co śmiać. Z siebie się śmiejcie, że takimi naiwniakami jesteście. Diabeł wam podsunął jakiegoś Boga, w którego uwierzyliście. To nie tylko katolicy, protestanci też mają swojego Boga. Nazywa się COVID. To jest niezniszczalny Bóg. On wszystko może. On może cały świat zawojować. Może mnie w nos pocałować, co najwyżej. Mamy dzisiaj wspaniały dzień, a jutro będzie jeszcze lepszy.
zarówno tutaj na nabożeństwie, jak i w Warszawie i we wszystkich naszych zborach. Przekształcamy kolejne placówki w zbory. Pracujemy nad kilkoma placówkami nowymi, niedługo. Same dobre rzeczy. Widzicie, że się naprawdę śmieję? A ja byłem zawsze uważany za smutasa. Przyszedł COVID i mnie rozweselił. Niech nas Bóg błogosławi, kochani. Jak nie możecie się śmiać u siebie, jedźcie do Bielska, uśmiejecie się. Naprawdę. My zarażamy radością, śmiechem. Nawet chora się śmieje. Proszę bardzo. Nawet płacz nie pomaga, łzy nie pomagają, katar nie pomaga. Śmiech, radość, pokój, zwycięstwo. Bo tak my tu mamy. Amen. Wciąż